Witajcie, jest Wielki Czwartek, ja w tej chwili jadę na nocka do roboty. Weszły już te nowe przepisy, w zasadzie w ograniczeniach co do przemieszczania się nic się nie zmieniło. Poza karami oczywiście, od 500 zł do 30 tysięcy, także no jest ciekawie. Ale do roboty, do sklepu, do kościoła, do apteki można jechać na kole. Aby piorun zatrzymał, to zawsze się można odwołać, nie? Od mandatu. Będzie sąd. Ale oczywiście nie polecam dalekiego rajzowania. Zbyt kosztowne. Tak, no to po 8 godzinach pracowania ciężkiego jadymy na Zot. Taką oto dróżką. Wschód słońca. Bo sam jada z trzeciej zmiany. Ostatnio wizyta w robocie przed Wielkanocą. Jakby się kto czepiał, to je jada oczywiście z roboty, nie? Z trzeciej zmiany. Jest to istotne. Jakby się policja jako czepiała. Chociaż oficjalnego zakazu jazdy rowerem nie ma. Z tym, że no oni to dzielą na kategorie takie, że czy jest to niezbędna czynność życia codziennego, czy nie. Zależy od kogo, na kogo się trafi, bo słyszałem o mandatach. Także no, z rajzami jest ciężko. I kto wie, czy te rajzy w ogóle będą kontynuowane. Zwłaszcza, że te przepisy się zaostrzają. No i trzeba będzie się wstrzymać niestety z rajzami. Przez 20 lat się mi to nigdy nie zdarzyło. I w roku, w którym obchodzę 20 lat rajzów, trzeba będzie sobie dać spokój. A jest tak opiekna pogoda, takie super warunki. Żal straszny, ale 30 tysięcy mandatu to jest straszne. To jest straszne, co robi ten cały koronawirus. I w ogóle, dziadostwo się taki zrobiło, że szkoda go dać. Dobra, nie godymy, jadymy. Ja, genau z roboty jada. Dopiero się w tym roku nie odbyła. Ze względu na tego francowatego koronawirusa. Kiedy mi też rajzy torpeduje. Kurde, no czegoś takiego się nie spodziewał w życiu. Normalnie szok. Z roboty jadę legalnie. A nikt nie powiedział, jakim środkiem transportu mógł jeździć. Ja, to już jest Brunów. Jada z roboty. Takimi oto dróżkami. Ale fajnie się jedzie, jest ciepło. Jedzie po nocy. Jak Gustaw, kurde. Rajza po robocie. Ja, teraz trzeba będzie kąszczak taką główniejszą drogą jechać. A potem zaś takimi uliczkami.
pseudotrasa rowerowa. Nierówna jak piorun to już jest. Dobra. Ja pierniczę, ale tu fajek. Na kopanina. Same cikaje, no. Ciko jedno, ciko. Burdel pieruński. Tu by mogły gliny przyjechać. Pieruńskie kurzoki. O, i kondomy nawet. Dziady pieruńskie tutaj nierząd robią. Prawie godzina z roboty jada. Ale numer. Takimi drogami. Ja pierniczę. Dobra. Mam jeszcze kilometrów już jada z roboty. Zarobi da chałupie i jechać by da. Jechać by da po chleb. Do piekarni. O, teraz byłby się wyrypał. Dobre. Sam Jełrzech jest na takiej dróżce koło rzeki. Już tutaj smakołyki kupione. Ja w tej torbie jest baran. Tam widać kołoczki. Tam dalej są rzymły, kłodka oczywiście też musi być. Więc cóż, no pomału kończymy te roboczo-sklepowe realizowanie. Nie ukrywam, że warunki kuszą, żeby kajdali jechać, ale no niestety. Niestety musimy przystopować z rajzami, bo no nie jest to zbyt fajna sprawa. Trzeba też przyznać, że ilość tych zachorowań ciągle rośnie, ale ponoć, że szczyt teraz już jest, że mamy nadzieję, że to już będzie spadać. Tak jak godą Czesi już mają zamiar poluzować, a u nas jest tak, że wczoraj weszły nowe rozporządzenia. Jeszcze najistotniejsze jest to, że oczywiście te ograniczenia w przemieszczaniu się są zachowane, przy czym to się nie zmienią, ale generalnie rzecz biorąc na stronie ministerstwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadal jest napisane, że można w ramach czynności życia niezbędnego, czy jakoś tak to jest, niezbędnych czynności życia codziennego, dopuszczalne jest coś takiego jak jednorazowe wyjście z domu w celach sportowych, przy czym trzeba zachować odstęp 2 metry od siebie. No i nie przesadzać też z tym, nie? No tylko mnie dziwi, że ludzie dostawają mandaty. Może temu, że włażą do parków, że też włażą do lasów, bo dalej do lasu nie można iść. Także no... No nieciekawa sprawa. Ja też nikogo nie namawiam na jakieś takie realizowanie, jak Grzech do tej pory robił. No to się mi jeszcze w całej swojej 20-letniej karierze rowerowej i narciarskiej, bo sezon narciarski też nam zrąbało pod koniec na szczęście,
No ale ten sezon rowerowy także nie zapowiada się zbyt kolorowo, jeżeli to się utrzyma, bo rajdów dalekich na pewno nie będzie, bo to po prostu byłoby szaleństwo. 30 tysięcy mandatu to jest po prostu no mega, mega ciężkie, więc ta rajza, kiedy że spotkał tego faceta w okolicach Zbytkowa, to jest ostatnio taka rajza, dość oficjalno. Co dali z tymi słupkami granicznymi, żeby o tym wiedział. Żeby o to wiedział, były plany, że teraz to będziemy realizować, ale wszystko w diobli wzięło. Powiem tak, były plany jechać w maju do Pienin i wygląda na to, że też to wszystko w diabli wzięło, bo granice są zamknięte do 3 maja. Także realizowani po Słowacji czy Czechach odpadło. Dalej, jest taka sprawa, że od 16 kwietnia, czyli od tego czwartku po Wielkanocy, będziemy wszyscy łazić w maskach. Nie wyobrażam sobie tego, 8 godzin w robocie łazić w masce, bo to w robocie i w ogóle w sklepie i w ogóle, no jak będziemy wyłazić z chałupy, to byle kandy, ma być maska. Nawet jakby da jechał na kole, to też mógł mieć maska. Oczywiście w sensie na kole, czyli do kościoła, do sklepu, czy właśnie do roboty. No w ogóle jakby taka jechał na kole, czy autem, czy pierun wie czym jeszcze. Aha, jeszcze jeśli chodzi o kościół, to jest sytuacja taka, że w święta 5 ludzi na mszy. Słuchajcie, w największe święta chrześcijańskie, jakim jest Wielkanoc, i no 5 ludzi w kościele. To się w głowie nie mieści po prostu, bo sytuację mamy też taką, że do sklepu, no załóżmy na to, że mamy 5 kas w sklepie, nie? Na jedna kasa przypada 3 ludzi. I teraz no 3 razy 5, 15. Czyli może być 15 ludzi w sklepie, a w kościele, który niejednokrotnie jest większy, 5. Nie licząc oczywiście ministrantów i farorza. Także no chore. Ja powiem tak, że większość tych obostrzeń jest dobro, ale to z tym przemieszczaniem się, to że słyszę jak rowerzystów mandatami korają, co prawda spraw sądowych z tego będzie mnóstwo. Ja no to przy tej Matce Boskiej Fatimskiej kończymy te rajzowani. No te rajzowani z roboty do chałupy i do piekarni zaś do chałupy. Także było fajnie, fajne warunki, fajna pogoda, ale nie fajna atmosfera. No niestety. Ja to trzymcie się. Do zaś.